czyli zabawa, którą zresztą ty zaproponowałeś mi, kiedy zbierałem się do wywiadu z Kamilem Węgrem, czyli wytypowanie takiej jedenastki marzeń, najlepszej jedenastki Olimpii Elbląg, złożonej z zawodników, z którymi dzieliłeś miejsce na boisku. No myślę, że pewnie już jakiś tam zarys w swojej głowie masz zbudowany, dlatego chciałbym, żebyś przy każdym nazwisku, bo akurat z Kamilem nie udało się tego zrobić, że przy każdym nazwisku się zatrzymał i wyjaśnił dlaczego. Ciebie bym o to poprosił. Dam ci długopis, dam ci kartkę z boiskiem. Proszę cię bardzo. No i słucham, od czego zaczniemy? No zacznijmy od bramkarza. Tak, no... To trochę tych sezonów w Olimpii tak, trochę masz za sobą. No, nie z każdym gościem będę przeprowadzał takiego typu zabawę, no bo wiadomo, no, są zawodnicy, którzy są pierwszy sezon w Olimpii, dlatego postanowiłem, że poproszę o to Lewego, Węgiego, być może właśnie Michała Resela, nie wiem, Tomka Sedleckiego, no takich zawodników, którzy już w Olimpii trochę lat spędzili. No i słuchamy. Zaczniemy od bramkarza. Myślałem właśnie o patrząc na ostatni odcinek twój i Kamila o tej jedenastce i przyznam szczerze, że jeśli chodzi o pozycję bramkarza, to Olimpia miała szczęście do pozycji bramkarza. Oczywiście mówię o moich latach, tak? Bo i był Madej, znakomity bramkarz, był Zoch, który teraz jest w Igrach, ale mimo wszystko postawię na bramkarza z zagranicy, który się nazywa Rogaczow. Rogaczow. Również bardzo dobrze pamiętamy. Tak, dlaczego? Dlaczego? No to był zawodnik, o którym można było powiedzieć, że to jest zawodnik meczowy. Aha. To był zawodnik, który słowo doświadczenie miało wiele u niego znaczenie, wielkie znaczenie. On na treningach w zasadzie pół gwizdka. Rozgrzał się, dwa strzały, obronił, nie obronił, położył się obok bramki, wszedł inny bramkarz, a on sobie leżał nóżką w lewo, nóżką w prawo, pobiegł dwa okrążenia, no ale przychodziła sobota, niesamowity bramkarz, ale co ciekawe, na przykład nie kopał piątek. Nie kopał piątek tak, no, chyba bał się bardziej o nogi, że coś może jakaś linka tam pójść. No tak. Nie kopał piątek, ale pamiętam mecz z Koroną Kielce. Tak, Puchar Polski tutaj. Pierwszy mecz, znaczy pierwsza runda to była z Arką, wygraliśmy chyba 1-0. Później przyjechała do nas Korona. To była dogrywka? Tak, dogrywka. On obronił w czasie, on obronił w meczu jeden karny, później w dogrywce drugi karny. Aż w końcu strzelili nam z Rożnego chyba, strzelili nam bramkę, ale pamiętam jakby minę tych zawodników, jak uciekały minuty, a zbliżały się karne. I Rogaczow obronił tego drugiego karnego i nagle spojrzałem na ich miny i tak jak mam przed oczami, że no uważam, że byśmy w karnych, oni by nie strzelili bramki. Aha. Byli już tacy przekonani, że nie strzelimy jemu. Dlatego ten mecz to był w ogóle apogeum w ogóle, jeśli chodzi o aspekt czysto bramkarski, no bo on bronił, o Jezu, niesamowicie. Ale nie tylko w tym meczu, bo w całym sezonie bardzo dobry zawodnik. Bardzo dobry bramkarz, bardzo dobry zawodnik. Kto przed nim? Twoja skromna osoba? Moja, a można swoją skromną osobą? Co jakoś, jak ja byłem, to nie było tych dużo środkowych obrońców tak naprawdę, bo ja za pierwszym razem grałem z Ikimem, a za drugim razem cały czas z Węgim. Więc dużego pola manewru nie ma. No, z tego względu, że nadal gram z Kamilem? Nie, oczywiście śmieję się. Nie, uważam że Olek Ikim no miał... Były rezerwy. Miał, tak. No, były rezerwy, ale nie, zdecydowanie Kamil. Oczywiście na pół prawej, bo jest młodszy w tej parze. Pół prawej czy pół lewej? Pół lewej, przepraszam, a pół prawej... Lewandowski Tomasz. Jeszcze nie wiem, czy masz, czy wiesz jaką taktyką w ogóle, coś tutaj... Zobaczymy na razie, ilu zawodników będę miał. Także, no ta dwójka
dwójka środkowych obrońców. A, to Kamil jeszcze wspomniał Kubowiczu. No, nie, ja z Kubowiczem. No właśnie, tak jakby miała przychodził, a Kubowicz odchodził. Bo wtedy kapitan. Dlatego myślę, że jeszcze to jest parę obrońców na parę ładnych lat w Feldongu. No, powiem, niewykluczone. Tak. No to co, boki obrony. No. Skoro nie znajdziesz trzeciego środkowego obrońcy, no to chyba musisz znaleźć lewego i prawego obrońcy. Lewego i prawego. Co, może zaczniemy od środka. Okay. Może wahadła, jakieś takie pseudo wymyślimy. Nie, zacznijmy od środka. Takim środkowym pomocnikiem, jak dla mnie, z prawdziwego zdarzenia i którego już nie ma, to był Maciej Szerfen. To był... Wtedy pierwsza liga Olimpijska? On wtedy był w pierwszej, ale jak ja przyszedłem na Olimpię Elbląg, to on nadal został jeszcze na jeden sezon. No to był zawodnik, który powiedzenie, że zawodnik nie przejdzie, no to się sprawdzało w 100%. To Maciej to grał, już wiadomo, on miał swoje lata, on nie był tak mobilny, nie był szybki, ale serducho, charakter, no to ja na tamten czas no podziwiałem go, jeśli chodzi o podejście w ogóle do treningów, do meczów, same takie nastawienie, też czerpałem od niego wiele rzeczy, też wiele rzeczy właśnie od Szerfena nauczyłem się i chciałem jakby z jego doświadczenia czerpać wiedzę. Dokładnie. Lewa pomoc, może zacznijmy troszkę, będzie to takie tak chaotycznie, bo teraz właśnie mi nazwiska dopiero się pojawiają w głowie. Na lewej pomocy Lubenow. Tak jest, Lubomir Lubenow. No niesamowita lewa noga. O Jezu. Prawą nogą nie widziałem, żeby on, nie wiem, czy on w ogóle prawego buta zakładał. Chyba nie. Na rzepy. Pamiętam mecz z Stalową Wolą u siebie. Lubenow, Jezu, bardzo dobry zawodnik, bardzo dobry sezon i przychodzi mecz Stalowa Wola i Lubenow chyba w 30 minucie łapie kontuzję. I nagle on łapie kontuzję, no i zawodnicy ze Stalowej Woli nagle ulga. Jest, w końcu ulga, nie? Tak, no to świadczy o zawodniku. No lewa noga niesamowita, stały fragment gry, kiwka tą lewą nogą, no bardzo, bardzo, w ofensywie bardzo dobry zawodnik. W defensywie może troszkę gorzej, ale w ofensywie bardzo, bardzo dobry środkowy pomocnik. Skrzydłowy, boczny pomocnik, tak. W ataku. No w ataku Anton, tak? No zdecydowanie Anton. No Anton to i był ciągle. I był jak ja za pierwszym razem byłem, i był jak ja za drugim razem byłem, aż w końcu jego drogi z Olimpią się rozeszły. No ale napastnik, który strzelił tyle bramek na Olimpii, dla Olimpii, no to nie może zabraknąć na... Co było najlepsze w Antonie, kiedy grał? Co było najlepsze w Antonie? Co? Anton miał tak, że potrafił w takich momentach naprawdę kryzysowych dla zespołu, nie? Czyli, nie wiem, 3 mecze pod rząd przegrane, jakieś tam nie łapiemy punktów, mamy głęboki kryzys, on sam potrafił wygrać mecz. Na przykład jak to było za czasów Adama Borosa, był mecz na Bełchatowie. Chyba 1-1, jak się nie mylę. No Anton, no ten mecz po prostu on go zremisował. On tam wszystko robił. On się cofał, biegał, skakał, kopał. On wszystko robił. Dosłownie wszystko robił. I to właśnie było to niesamowite, że właśnie w takich ciężkich, decydujących momentach dla zespołu można było na niego liczyć. No a do tego mnóstwo bramek strzelił, prawda? No bo to miał to coś jako napastnik. Dokładnie, list pola karnego. Tak myślę właśnie, kto tu... Dziesiątka, czy teraz może prawe skrzydło? Albo wiesz co, nawet to nie musi być ktoś, kto był według Ciebie najlepszy. Ale którego nie wiem, miło wspominasz, miałeś z nim dobre jakieś tam stosunki, no nie wiem. Takie aspekty też mogły decydować o miejscu w składzie.
Wiem, że na przykład Kamil dał Sokołowskiego, tak? Łamany na krasę. Łamany na krasę, tak, tak. No akurat jak ja z Sokołowskim, powiem szczerze, jak on pierwszy raz tu przyszedł, jak ja za pierwszym razem byłem, on przyszedł wypożyczenie z Legii, to on był prawym obrońcą. I to jeszcze nie grającym u nas w pierwszym składzie, bo był taki, on razem z takim zawodnikiem Prusinowskim przychodził i oni tak naprawdę na zmianę grali. No i tak się nie łapali, nie? Za bardzo. Dokładnie, więc no nie mogę go podać. Słuchaj, zawsze możesz też kogoś przestawić na jakąś inną pozycję. Tak. Może chcesz na przykład Maćka przesunąć między was, między ciebie a Kamila? Wydaje mi się, że ta linia obrony, którą tworzymy teraz, to jest wydaje mi się najmocniejsza linia obrony, jaką pamiętam w Olimpii. Czyli na lewej obronie będzie Sedlewski, a na prawej Kiełtyka. I dlaczego? W dwóch zdaniach. Dlaczego Sedlewski, dlaczego Zenia? W dwóch zdaniach? Nawet w jednym. W jednym zdaniu, bo w tamtym sezonie mówili o tej linii obrony, że jest najlepszą linią obrony w drugiej lidze. Także... Ale nie zawsze Kiełtyka tą linię obrony budował. Bo w tym Michał Walewski występował jeszcze na boku. Baluś. Mógłbym jeszcze. Za krótko gra w Olimpii, żeby... Nie, no postawiłeś tam dwóch takich naprawdę profesjonalistów. No, dokładnie, jeden i drugi zawodnik. Tak, jeden zawodnik i Tomek i Michał tutaj, no jeśli chodzi o profesjonalizm i podejście do treningu, to no, top. Top, naprawdę. Tak, tak. I jeden i drugi to jest top. I z jednym i z drugim nie chciałbym iść na plażę na przykład. Bo bym chował się za drzewem, jak on wyszedł, bo nie, dobrze, lepiej, nie? Bo na pewno na nich by były wszystkie oczy, a nie na mnie, więc sorry. Tak, tak. To tam nie ma, tam nie ma. Dlatego wolę z nimi chodzić spokojnie na plażę, jak coś, gdzieś tam spacer. Ale to i tak gdybyś się rzucał w oczy, no wiesz, idzie Tomek i idziesz... Tak, tak, tak. Fajne są właśnie zdjęcia z meczu, na przykład jak gdzieś są ujęcia i na przykład z Tomkiem misia robimy, tak? No to wiesz, to tak, aż tak patrzę, nie? Ale z Tomkiem też. Objęcia, tak, tak, z Tomkiem też się dużo znamy, z Michałem też bardzo długo. No dobrze, czyli co? No tu dziesiątka, boczny i jeszcze ósemeczka, tak? Tak muszę poszukać właśnie za tym pierwszym razem, kto tu na tych pozycjach. To tu na tych pozycjach? Nie, nie, z Michałem nie grałem, ani z Łukaszem. Co, wydaje mi się, że taka dziesiąteczka to by był Radek Stępień. Radek do przewidzenia to nazwisko. Tak, tak, no to była taka... Tak jak... O, dlatego fajnie się składa, bo Maciej Szerfen, typowy defensywny pomocnik, szóstka, a Radek Stępień, dokładnie, typowa dziesiątka, który w defensywie... Nie, ale w ofensywie to już nigdy mu nie brakowało sił. Na boku pomocy. No muszę dać Damiana Szuprotowskiego. No tak, tak. No był skrzydłowym, no tutaj na środku, ale jak dla mnie to jest Szuperek. Szup i tak. Jakaś taka z nim związana historia bądź. No z Damianem nie zawsze było nam po drodze, tak, tak, no. Tak naprawdę dopiero kontakt złapaliśmy, jak on tu przyszedł. Nie, nie, jak ja... kontakt złapaliśmy, jak on tu przyszedł za drugim razem. Za drugim, za trzecim, czy nawet za czwartym. On, jak przyszedł z Radomiaka. Dopiero złapaliśmy taki normalny kontakt. A prędzej, jak byliśmy razem za czasów trenera Borosa, no to... No te kontakty nie były takie jakieś znakomite. A jak graliśmy już przeciwko sobie, to już w ogóle te kontakty były wojna. Słabe. Pamiętam mecz, kiedy Damian był w Świcie. My jechaliśmy tam do nich, mieszkaliśmy w jakimś hotelu i on przyjechał w odwiedzin do Radka Stępnia. I stali przed hotelem. I ja właśnie wychodziłem z tego hotelu. No i no nie przywitałem się, no bo mówię, no co, no będę, no proszę cię, no nie będę się witał, no proszę cię. No i ja przechodząc, nie witam się, no i on tam musiał skomentować, jak to Damian, musiał skomentować parę tam słów, ty taki, owaki, to tam, to tam, to ja tylko tam... Też tam pod hotelem, tak? Tak, tak, tylko tam spojrzałem, machnąłem ręką i sobie poszedłem dalej. No proszę.
Ale na przykład z Radkiem, który grał w Concordii. No, mecze na przykład Concordia Olimpia Elbląg też były za czasu właśnie Radka czy Szupiego, no, taką małą wojną. No, trudno, żeby nie były. Tak, tak. I na przykład z Radkiem, który wtedy grał na dziesiątce, ja na środku obrony, na pewno graliśmy blisko siebie. No i to były naprawdę fajne pojedynki. A później, pamiętam, Radek też mi później gdzieś tam wypominał to, że ja mam taki dziwny, nie wiem czy dziwny, ale niespotykany podejrzewam, zwyczaj przed meczem, że jak witam się, teraz wiadomo, nie można się witać, przechodzić, że jak witam się, przechodzimy, gospodarze z drużyną przeciwną się wita, to ja mam taki zwyczaj, że po prostu podaję rękę, a nie patrzę, no nie, kompletnie nie patrzę, tak żeby... No, zlekceważyć może taką. Tak. Okay. I Radek mi wypominał to bardzo często, że nie podawałem ją ręki, że jak graliśmy z Concordią, to na. O, dobra, nie? I później nawet było tak, że ja mu rękę podaję, on ma rękę na dole, nie? Dlatego, słuchaj, no są takie momenty, gdzie grasz po drugiej stronie barykady, a później się okazuje, że za chwilę jesteś w szatni i grasz do tej samej bramki. To też fajna taka historia. Nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy się działy. No to ósemka, tak? Ósemeczka. Kto to był taką ósemeczką? Bardzo dobrze zapowiadał się za moich czasów Marek Paprocki. On razem z Maciejem Szerfenem. Młody chłopak wtedy, ale niestety kontuzja tam mu pokrzyżowała plany. Chyba, że chcesz dość nietypowo na przykład obok Antka kogoś zestawić, no wtedy byś taką nietypową formacją wyszedł, ale jeśli jest trudność w znalezieniu, no to wiesz, zawsze możesz poszukać. To uważam, że taką najlepszą ósemeczką, z którą ja grałem w Olimpii, to był Michał Kuczałek. No, to był... To był zawodnik, który... Mega odpowiedzialny taktycznie. Dokładnie, który był mega odpowiedzialny taktycznie. Też pamiętam z Michałem takie spotkanie, że on przyjechał podpisywać kontrakt. Akurat się spotkaliśmy w klubie. I chyba on nawet nie wiedział, że on myślał chyba, że jestem jakimś pracownikiem klubu, że w ogóle jestem jakiś starszy zawodnik, ani w ogóle, wiesz, nic nie ten. Tak. Że... I dopiero później trener Boros mówię, że to jest kapitan Olimpii, bo tak wiesz, no, dzień dobry, nie? Ale nie, ale Michał, naprawdę, no taka ósemka to jest 8-6 w zasadzie, no to jest skarb, co też świadczy o tym, że teraz jest w pierwszej lidze w Resowi i gra i myślę, że będzie ta w pierwszej lidze jeszcze parę sezonów pogra. A wydaje mi się, że najwięcej może zawdzięczać właśnie Michałowi Kuczałkowi nasz młody chłopaczek, czyli Klaudiusz Krasa, przy Kuczałku Krasa tak naprawdę no zobaczył, jak można grać w piłkę, bo dotychczas no to był taki, no. No właśnie, szalony chłopak. No właśnie, on wcześniej grał na defensywnym pomocy. A, nie zawsze grał na defensywnym pomocniku. Były takie mecze, że grał na środku obrony Michał Kuczałek na początku. Czy bodajże jak dopiero trener Nocem przyszedł, to... Nie, znaczy on grał na środku obrony, jak ktoś pozował za kartki, ale tak to... No ale z Michałem Kuczałkiem też fajna sytuacja, bo przyszedł trener Nocem, pierwsze co? Kuczałek, ławeczka. Więc pamiętam pierwszy mecz chyba na Zniczu, Kuczałek, ławeczka. Węgiel, ale to później chyba. Też był taki moment. No, każdy trener ma swoje tak... swoje jakieś plany i wizje na zespół, ale pamiętam pierwszy mecz trenera Noconia na Zniczu, remis chyba, czy wygraliśmy, i drugi mecz chyba u siebie ze Stalową Wolą. 2-2 i Kuczałek chyba wchodzi, nie, na 15 minut. I jakaś jedna przypadka, druga, trzecia i z lewej nogi idealnie w okienko trafił, no bezbłędna, no nie wiem, chyba... To jest dystans do takiego. Tak, niewiarygodna bramka i od tamtego momentu Kuczałek już był w pierwszym, a później gdzieś też dogryzaliśmy trenerowi Noconiowi, że
ewidentnie zna się na zawodnikach, jak pierwszy co to posadził Kuczałka na ławkę, nie? Więc dogryzaliśmy trenerowi strasznie i on się później z tego śmiał, że on mówi, no to moja zasługa, że on teraz pierwszy lidze, no bo dałem mu impuls, nie? Tak, tak, ale tak, dogryzaliśmy trenerowi, że poznał się na człowieku, na piłkarzu i pierwszy co, hops, do budy, nie? Więc no myślę, że to taka jedenastka. Troszkę z tych zawodników, którzy już tu grali, troszkę zawodników, którzy obecnie grają. Fajny miks wyszedł na pewno. Tak jest, fajny miks i myślę, że nikogo tu nie ominąłem.